B77 jest to piąty odcinek z Don't Starve. To jest kontynuacja poprzedniego odcinka. A to, że tak dobrze nam szło, to czemu tego mielibyśmy nie kontynuować? Pamiętacie, to jest kontynuacja poprzedniego odcinka. Odcinka pod tytułem Wyprawa. No ale też można to wykopać. Coś się sprzyda. Jedno wykopanie to aż 4% użycia. A już myślałem, że chcesz Buffalo wykopać. Nie, będzie miejsce. Nie ma coś miejsca. Dobra, zjemy sobie nieugotowane. Dobra, chodźmy do góry. Jak widzieliście, idziemy cały czas do góry. Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że nie zaatakuje, jeśli... Chester. Dobra. I kopiemy. Szczęka! Gdzie to teraz dam? Chester ma full. To mogę dać do Chestera. Dobra, to też jest szczerze. To mogę z... Lubię pszczoły. Nie, że nie. Ale te są najbardziej denerwujące. Atakuj, debilu. Nie wiem, nie idzie mi jakoś teraz zabijanie. Żebym Buffalo zaatakował. Dobra, koniec. Mam dość. Idę dalej. Tam jest ten grób. A my idziemy do góry. Doszliśmy do punktu szczytowego. Łopata. Dalej nie ma już chyba wyżej nic. Nikt nie pod żadnym pozorem. O, miód. Eat. Dobra, przynajmniej sobie już raz jadł. Dobra, chodźmy dalej. Tu jest kolejny nagrobek, który oczyścimy. O! Kolejny rubin. Mój ty czyste, że tu masz to. To ci też mogę dać i to też. Chyba tylko tyle, bo więcej nie ma takiego. Tego nie. Tyle. Masz jeszcze jakiś grób. Grób, nie pająki. Tu jest kamień. Tam są pająki. Kiedyś, jak będziemy już lepiej uzbrojeni, zaatakujemy sobie jedno gniazdo pająków, żeby zdobyć troszkę żeby zebrać odrobinę, no, wyleciało mi odrobinę jedwabiu, by zrobić siatkę na motyle i również też na pszczoły. Wtedy zbudujemy ul i będziemy mieć własną produkcję miodu, ale równocześnie musimy zrobić też czapkę czy ten kapelusz pszczelarza. Teraz musimy się udać do pana świni, który jest tutaj, i damy mu szczękę.
coś, dostaniemy, nie wiem, 2 złota może. Ale zawsze to złoto. Samo mógłbym dać mu rubina, ale rubina wolę sobie zachować. Tędy jeszcze daleka droga przed nami. Dobrze, że Chester nie musi jeść. To bym też siebie musiał wyżywić. To jeszcze Chestera trzeba by nakarmić. Tu pająki, tam pająki. Co to jest? Heal. Co bym zrobił? O co chodziło? Chodziło o to, że teraz mogę wyjść na teren pająków? Nie. Dalej nie mogę wchodzić. Na teren pająków to nie wiem, o co chodziło z tym takim czymś. Bo nic mi nie dodało do ekwipunku. To jest tak jak było. Nie da się jakoś tam na skróty przejść do tego czysterka. Robi się noc. Nie do czysterka, tylko do pana świni. Trzeba jakoś tam dojść. A nie mamy już łopaty. Chyba się nie da tam dojść jakoś inaczej. Musimy iść naokoło. Podróżowanie po mapie, część pierwsza. O, mandrake. Czemu nie? Nie! Zapomniałem, że nie w nocy, tylko w dzień. Albo zróbmy tak. Teraz wrócimy się do domku, czyli że do naszej bazy. A w dniu następnym, przy okazji, zabijemy sobie mandrake. Pójdziemy tam. Pójdziemy do świni i zdobędziemy złoto. Aby trochę tak było, bo złoto zawsze się przyda. Teraz czy później. Drzewka już tutaj urosła. Mamy 24 drewna. To już tam też urosło. Ale po kolei, wszystko i po kolei. Tutaj zapalić. Z Chestera wziąć tego busza. To do skrzynki. Okej. Moment. Pójdźmy sobie. Moment. Tutaj. Mi się myli to ciągle. Okej. Mój Chester chyba zwariuje przy tym mandrake. Mandragonie inaczej. Bo zaraz mnie coś dopadnie. Nigdzie tego nie można tak praktycznie dać. Takim typu plantacji chciałem. Plant. 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 Tu plant. Bagowanie jest takie. Tu. Tu. Jeszcze jeden moment, to tutaj zadamy. Dobra.
teraz to można nawieść i za jakiś czas będą owoce. Dobra, mandrake nam gdzieś tutaj usnęła. Teraz ugotujemy, to będziemy mieć wieczór, zjemy, będzie noc. Dobra, niech będzie. Aha, czyli już mamy ranek. Tutaj nie pozbieraliśmy dalej. Po prostu mało robimy. I zasiać. U mnie tam nic nie było. Stąd wziąć i tu położyć. Tam nic nie wpadło. To królika tutaj. Jedzenie można by dać na ogień, ale na razie niepotrzebne. Potrzeba tego robić. Mamy drewno, to sobie zrobimy skrzynki. No, byl. Dwa. Trzy. Dobra, z całego sobie zrobimy. Dobra, i teraz skrzynki. Jedna. Tą skrzynkę sobie możemy tu położyć. Ja na obok drugiej. O szesz, ty, czemu ja cię nie zauważyłem? O, tam te oczy wyrosły. Dobra, musimy jak najszybciej znaleźć bufalo. Inaczej zginiemy. Nie chcę się z nimi bić. Jeszcze leci. Więc bufalo nas może uratować, a my nic sobie nie zrobimy. Ale tak mam nadzieję. Już? Jeszcze nie. No i co teraz zrobi? Chester! Chester. Ma tu bufalo. Jest. To nie ja. To ten dzik. Mówiłem, że on nie da do rady. Ja nic nie chcę wam zrobić. Tylko tyle miał. Dobra, dziękuję. Liście na nim już trochę zgniły. Dobra. Idziemy do świń, która się znajduje tam. Do króla świń. Mięso na razie tego nie będziemy, jest póki na razie nie będzie ugotowane. Król prosiaków, jak się nie mylę, powinien się zaraz nam pokazać. O, już jest wioska. No to chyba jest on tutaj. Dobra, mam dla ciebie to coś. Ile mi dasz? Okej, okay, 2 złota. Może być. Nie wybrzydzam. Tutaj są też gry. Aha, tędy też możemy. Tylko nie mamy. Dobra, zrobimy sobie. Nie, blot. Dobra. I idziemy na wykopaliska.
Znowu wykopiemy sobie z grobu coś. Może się sprzedać świni. Ale nam da złota. Jakiś interes w tym jest. Dalej się może to nie zapuszczajmy. Bo tutaj osiedl grób jest na terenie. Co za emocje. I na górze. Dobra, chyba odpuściły. Jeszcze się nie odgryzły. To powie was, to nie pójdziemy, to nie odpuszczą. Tu grób i tu. Dobra. Urządzamy ewakuację. Dostaliśmy kolejnego rubina. Tym razem niebieskiego. Mi się wydawało, że on jest szary. Niestety rubina nie dam na razie prosiakowi. Co by się stało, gdybym... To też się nie dam. Dobra, my też idziemy do home'a. O, SMS mi szedł. Z playa. A proszę. Plantacja darmowej trawy. Właściwie to czemu nie? Chyba mi nic nie zrobiło, jeśli im trawy ukradną. Nim za jakiś czas wyrośnie i nie będzie chyba nic takiego. Autostradą. Nie, do góry. I jak widzicie, nawet nie najgorzej nam idzie. Mam nadzieję, że ten dzik, który był tam, ten pies, czy tam dzik, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, może już poszedł, bo wiecie, że były dwa, gonił nas jeden, drugi odpuścił po chwili. I mam nadzieję, że się wyprowadził, bo inaczej czeka nas wojna, której nie chcę. A tu zginął. Chyba. Chyba, że to z tamtego pierwszego zostało, a nie zebrałem. To są te moje drzeka, które już więdną. A dzika... Myślałem, że Chester to dzik. I tu nam urosło to oko, które jest bardzo ciężko pokonać. Ho, ho, ho! I to... O, shit! Pochodnia! To już za ulga! Już by byłby... Gdzie jest dom? Tam dalej. Już by byłby koniec przygód z Wilsonem. Okej. Kawy już nie potrzebuję. Jakoś tak najbliżej. Okej. Tu i może tu jeszcze jedno. Teraz to wszystko na wieść. Dobra, powodnia się wyczerpała. Ale na razie nie szkodzi. Tam jest marchewka i żaden królik nie wleci. Trzeba w końcu przegrupować
jeszcze grupę, tylko zrobić porządek z rzeczami, bo inaczej w tej skrzyni jak się nie, w tej, w której były Chester. Zgadza się, w Chesterze były. No aż to Chesterko, można tu zjeść, wiedziałem. Dobra, dajemy to do tutaj. To też damy tu, tą dziwną rzecz. Lodówka by się nam przydała. My musimy czegoś takiego skoczka, który tak skacze. Dziwne, żeby nie skakał. Dobra, ugotujmy sobie to jedzenie. Zjedzmy i to już będzie koniec kolejnego odcinka. To też możemy ugotować. Mam granata. Złoto możemy spadać tutaj do skrzynki. 5. Nie pasowałoby ten też zjeść. Zasiejemy tutaj. Aha, nie zebraliśmy nawet kukurydzy. Hop. Hop. Dobra, teraz się tu jeszcze nawiezie, bo te żółwie są już 3 razy minęły. I tutaj też nawieź. Psychika siedzi bardzo niziutko. Ale chyba, że był królik. Aha, zebrałem go. Okej. To tyle ziemeczki w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z Donster. Nie tylko. I zaczyna się halucynacja, widać po tych krzaczkach dole jak wszystko lata. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, subskrybowania i dawania łapek w górę. Ja się z wami żegnam. Siema!